poniedziałek, 15 listopada, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej staje się coraz trudniejsza. Dlatego w miniony weekend 40 żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej pojechało właśnie na granicę polsko-białoruską. Mają tam stworzyć polowy punkt magazynowy. Pojechały tam sanitarka, pojechała kuchnia polowa, pojechały ciężarówki, pojechało mnóstwo sprzętu i pojechały również kontenery mieszkalne dla Straży Granicznej. Nasi logistycy mają tam dystrybuować żywność dla polskiej armii. Mają wspierać żołnierzy, którzy chronią nasze granice. Taka pomoc jest na pewno niezbędna, tym bardziej, że nie wiemy, jak ta dramatyczna sytuacja będzie się dalej rozwijać.